Piszesz w rubrykach towarzyskich, gdzie czasem krytykujesz gwiazdy? Obrażają się na ciebie. E, nie dostałem się takich do bezpośrednich sygnałów, że ktoś się na mnie obraził. E, nie wiem, czy nawet e, oni to czytają. E, wydaje mi się, że na pewno, jeśli ktoś to czyta, to, 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 się, to, się, to, się, to się obrazi. Ale no, ja sobie jakby przyjąłem taką rolę kogoś, kto pisze o rzeczach, którego zdaniem są nawet nie tyle głupie, czy niefajne, tylko czy jakieś jakieś takie po prostu zupełnie abstrakcyjne i niedorzeczne. Gdzie szukasz pomysłów na to, by spuentować wydarzenia? E, żeby, że gdzie szukam wydarzeń, no to we wszystkich możliwych kanach informacji, natomiast e, no, jakoś przychodzi sama po prostu. Jakoś, jakoś, sama, jako, jakoś sama się rodzi i no i po prostu w pewnym momencie się pojawia. Bo to jest pisanie tej rubryki, to jest tak trochę, jakbym miał opowiadać komuś dowcipy na ten temat i w momencie te no, do, dowcipy muszą jakoś się ym, narodzić. W Radiu Z jesteś po raz pierwszy. Co Ciebie tu zaskoczyło? Znaczy w Radiu Z, jako w Radiu Z, to rzeczywiście jestem po raz pierwszy. Byłem parę razy w Chili Z, ale w Radiu Z jeszcze jestem po raz pierwszy. No, zaskoczyło mnie bardzo, że jesteście raczej wyluzowani i dużo, dużo dowcipkujecie, że jest całkiem przyjemna atmosfera i to było bardzo pozytywne zaskoczenie. I na końcu jeszcze króciutko. Jak byś zachęcił wszystkich do przeczytania swojej najnowszej książki pod tytułem Instytut? Ech. Jeśli lubią się Państwo bać, e, jeśli e, lubią Państwo książki o niebanalnej intrydze, niebanalnym zakończeniu i które dzieją się mm, w nieoczywistych do końca miejscach, jak na horror, w którym w tym przypadku jest mieszkanie w Krakowie, no to serdecznie zapraszam do lektury i polecam.